Jesteśmy fundacją Czerwone Noski Klaun w Szpitalu. Jesteśmy częścią międzynarodowej organizacji Red Noses International. I dzisiaj odwiedzamy szpital w Jeleniej Górze, oddział dziecięcy, oddział pediatryczny. Jeszcze nie wiemy, co się będzie działo, ponieważ jeszcze ta wizyta się nie zdarzyła, także na razie jesteśmy bardzo podekscytowani. Natomiast na pewno co się będzie działo? No, jest to terapia śmiechem, improwizacja dostosowana do każdego dziecka, indywidualnie podchodzimy do dzieci, chodzimy od łóżka do łóżka i w zależności od tego, w jakim wieku jest dziecko, w jakim stanie jest dziecko, co się dzieje wokół niego, czy są rodzice, czy wchodzi pielęgniarka, czy ono czeka na zabieg, czy już jest po... A to mój kolega Rafał. To jakby wszystko dostosowujemy dokładnie do potrzeb tu i teraz i dajemy dzieciom dobrą dawkę humoru, absurdu, oderwania troszkę od rzeczywistości. Staramy się to napięcie związane z pobytem w szpitalu troszkę rozładować. No właśnie, jak reagują dzieci? To jeszcze powiem, że ważne jest właśnie to, że generalnie jesteśmy grupą 20 klaunów w Polsce, która się tym zajmuje profesjonalnie, bo każdy jest z nas profesjonalistą i mamy swoją siedzibę główną, która nas szkoli w Wiedniu. Jak reagują dzieci? Różnie, ale moim zdaniem to jest przede wszystkim też praca z dziećmi i ich rodzicami też. To nie tylko dla dzieci, często to rodzice często przeżywają tą sytuację, więc to jest takie trochę oderwanie od rzeczywistości też dla tych rodziców na te 10-15 minut. Więc generalnie serwujemy dużą dawkę absurdu. Więc odnajdują się w tym dzieci, odnajdują się w tym dorośli. Myśmy się nie przedstawili, ja się nazywam Anna Wojtkowiak-Williams, jestem dyrektorem artystycznym Fundacji Czerwone Noski. Ja mam na imię Rafał Biesiada i jestem klaunem w Fundacji Czerwone Noski, a na co dzień nazywam się dr Bolinuszka. Tak, a ja już za chwilę, o już teraz, Klara Wacik, po mężu Waciku. No właśnie, to Klara Wacik pozdrowi wszystkie dzieci. Wszystkie? Ja, nie wszystkie? Tak. Wszystkie? Wszystkie dzieci? Wszystkie. Ale one są w tej kamerze tak, wszystkie? Tak, tutaj siedzą. Ale tam wszystkie dzieci. Ale tam wszystkie dzieci. Tak, to są malutkie, dzieci. To są takie malutkie. Jejku, a widać mnie dobrze? Widać mnie dobrze? Widać mnie, tak? Kiedy ja pozdrawiam. Machają. Pozdrawiam dzieci. Machają. Czekaj, nie widzę za bardzo, ale... Machaj tam, ale to nie. Może po prostu muszę założyć dodatkowe okulary, wiesz? O to chodziło. Ja sobie szkłam. Klara Wacik. Pozdrawiamy wszystkie. Pozdrawiamy wszystkie dzieci. Wszystkie dzieci pozdrawiamy. W mikrofonie czy tam? Nie wiem, gdzie są te dzieci. Nie wiem, gdzie są te dzieci. Tam są. Tam, tutaj. Tu są w tym. Pozdrawiamy was. Wszystkie dzieci. Tak. W dniu dzisiejszym gościmy profesjonalistów. Są to artyści, klauni z Fundacji Czerwone Noski Klaun w Szpitalu. Państwo realizują projekt i w ramach tego projektu właśnie przybyli do naszych małych pacjentów. Będzie to terapia na wesoło, terapia śmiechem, radością. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby zminimalizować stres, który jest związany z pobytem dziecka w szpitalu. Radość, uśmiech, choć chwilowe, jak gdyby odejście od tego stresu, zapomnienie o tym, co dzieci spotyka w szpitalu, smutek, czasami lęk, rozłąka z najbliższymi, bo to często towarzyszy również naszym małym pacjentom. I właśnie w tym dniu, w taki sposób szczególny, chcielibyśmy bardzo, żeby te dzieci o tych wszystkich nieprzyjemnościach zapomniały. To warto zaznaczyć, że rodzice uczestniczą również w procesie terapeutycznym i nastawienie rodzica, jego podejście, akurat w tym momencie samopoczucie tak bardzo wpływa na dziecko. Wpływa pozytywnie bądź wpływa negatywnie. Dlatego bardzo ważne jest dla nas również, aby rodzice byli również radośni, uśmiechnięci, bo to przekłada się na radość naszych małych pacjentów.